On the 16th of November 1848, right here where we are tonight, Frédéric Chopin gave his last public concert. Also this year we celebrate 100 years of regaining Polish independence. So we took two of these big occasions and decided that we want to celebrate with a big gala. We are honouring not only Chopin tonight, but Paderewski. Both Chopin and Paderewski played an enormous role in the independence of Poland. Paderewski dlatego jest mniej znany jako kompozytor, bo po prostu miał takiego trochę pecha w życiu. Trafił może na zbyt czas ze swoją muzyką. On jakby też inspiruje się Chopinem i bazuje na polskim folklorze, co dzisiaj będzie można usłyszeć. I don't think Paderewski would have had such a great reputation if he had not been such an exponent of Chopin's music. To jest fantastyczna sala, piękna i robiąca duże wrażenie, z akustyką też taką, z pogłosem dodającym jeszcze tym dziełom jakiegoś takiego blasku. I też świadomość tego, że tacy wielcy jak na przykład Chopin tutaj grali, to jest bardzo bardzo cenne. And at the time of Chopin's visit, there was some antagonism to Poland in the British government and the British press. This was probably because Queen Victoria married a German, Prince Albert. The Polish ball and concert was an annual event, and Chopin was asked to be the sort of main performer at the event in 1848. He had a great success, he became a celebrity. Krzysztof was very much recommended to me as somebody who not only was an excellent pianist and excellent for Paderewski, which is not so common, but also is an exponent on period instruments. Jest dużo magii w tym, że można zagrać właśnie w tym samym miejscu, na tym samym instrumencie. I jakby poczuć tego ducha, którego może on czuł grając tutaj. To jest zawsze szalenie inspirujące pracować właśnie z takim partnerem, z takim instrumentem, który tak dużo pamięta. Gala is a culmination of the whole year of celebrations. So there we are, the last moment, really touched, but also happy, and I really hope that this gala, this beautiful concert, will be a thing to remember for all of us.